I po krótkiej przerwie witam Państwa ponownie. Moi i Państwa goście, szczecińscy radni, Piotr Kelsik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, witam. Dzień dobry, witam Państwa. I Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Grzegorz Kuczyński ciągle z nami, będzie monitorował internet i sprawdzał, co nasi widzowie ewentualnie i internauci do nas piszą. Panowie, pociągniemy jeszcze temat z poprzedniej rozmowy z Grzegorzem a propos jawności umów, które zawiera miasto. Pytanie może takie na początek, czy w ogóle panowie radni zamierzają się na szczecińskiej nocy antykorupcyjnej pojawić? Ja będę, już zapowiedziałem swoją obecność. Jawność i transparentność powinny być nieodłączną cechą Urzędu Miasta. Niestety wiele spraw jest owianych tajemnicą, niczym w archiwach Watykanu. Prezydent nie ma zamiaru i również po apelach radnych nie chce ujawnić umów i pokazać, na co wydawane są pieniądze mieszkańców tego miasta. Więc my jako Rada Miasta większością podjęliśmy stanowisko, w którym apelowaliśmy do prezydenta o to, aby taki rejestr się pojawił. Niestety prezydent z naszych apeli nie skorzystał i nie odniósł się do nich. Oczywiście jak zwykle szuka pewnych przeszkód prawnych, które moim zdaniem są nieuzasadnione, bo w Warszawie od roku taki rejestr działa i sprawdza się doskonale. W Szczecinie prezydent po prostu nie chce tego ujawnić. Takie jest moje zdanie. Mówiąc o przeszkodach, mówimy o tym, żeby nie ujawniać danych personalnych bodajże, tak? Chodzi o ochronę danych osobowych w tym momencie. To jest moim zdaniem interpretacja prawa ze strony prezydenta, bo jak ja mam takie wrażenie, obserwując to co się dzieje w Urzędzie Miasta. Chodzi o przyczynę, tak, że wtedy, kiedy prezydent, sprawa jest po stronie prezydenta, wtedy prezydent jak najbardziej jest z tego zadowolony, natomiast w momencie, kiedy jest nie tak jak chciałby, to jednak szuka pewnych kruczków prawnych i jest takim prawdziwym legalistą. Jedyny problem, przed którym stoimy, to jest taki, iż umowa o dostępie do informacji, przepraszam, umowa o ochronie danych osobowych mówi, że niektóre dane osobowe nie powinny zostać zawarte, jednak z punktu widzenia jawności cała treść umowy jest informacją publiczną, więc prezydent de facto powinien wszystkie umowy razem z ich treścią udostępniać. My natomiast apelowaliśmy o to, aby znalazło się tylko, co jest kupowane, za jakie pieniądze, na jaki okres jest podpisywana umowa i z kim. Więc wcale nie bardzo szczegółowe dane i to nam wystarczyło. Natomiast prezydent nawet tego nie chce zrobić. Panie Piotrze. Tak, nie podejrzewam specjalnie pana prezydenta o to, że chce coś ukryć, przykryć, zakamuflować. Wręcz przeciwnie, prezydent Piotr Krzystek ma wykształcenie prawnicze, w związku z tym podejrzewam, że on jako legalista chce, aby nikt niczego mu nie zarzucił. To po pierwsze. Po drugie... Ja nie twierdzę, że prezydent chce coś ukryć, no ale z założenia wiem, że władza nie lubi, jak jej się patrzy na ręce. No z założenia nikt nie lubi, jak mu się patrzy na ręce, natomiast władza ma to do siebie, szczególnie ta, która jest z wyboru, że powinna się dzielić tym wszystkim, co jej dotyczy, czyli informacją w tym przypadku, ale... Przepraszam. Chcę powiedzieć, że no mnie nie wystarczy tylko tego typu informacja, co zostało kupione, za ile pieniędzy i od kogo i na jak długo. Ja bym chciał i oczekiwał od prezydenta pełnej informacji, tak żeby każdy internauta mógł się zapoznać może nie tyle z tym, jak zostają wydane ich pieniądze i na co, ale ze samą świadomością, że opinia publiczna jest poinformowana i może być poinformowana o całości środków i wydatków, które są zgromadzone w budżecie i które są włożone na potrzeby miasta. Czyli generalnie rzecz biorąc powinna być ta informacja pełna, wszystkie umowy, wszystkie kontrakty powinny być tam opublikowane, oczywiście bez danych osobowych i jeżeli kodeksy handlowe tego wymagają, również bez danych, które mogą być no, przyczynkiem do tego, że jakaś firma może sobie rościć pretensje o odszkodowanie za właśnie ujawnienie tajemnicy handlowej. No tak, tylko że tutaj mówimy o tajemnicy handlowej, ale z drugiej strony mówimy o publicznych pieniądzach. Mówimy o danych osobowych, ale z tego co wiem, to już jakiś wyrok precedensowy chyba w Warszawie zapadł, że to wcale nie jest tak, bo akurat te dane osobowe mogą być w tym momencie takie najbardziej istotne co do tego, komu zostały pieniądze przekazane, zapłacone za coś.
Ja osobiście uważam, że współpraca z Urzędem Miasta i wykonywanie usług na rzecz mieszkańców nie jest żadnym wstydem i na pewno nie jest powodem, dla którego firmy miałyby się wstydzić tego, że z tym miastem współpracując, a wręcz odwrotnie. W Warszawie wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego został wydany wyrok, który jasno wskazywał, iż prezydent tamtego miasta musi udostępnić pewne umowy, o które zabiegał jeden z radnych, jednak prezydent Warszawy, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, utworzyła publiczny rejestr umów, w którym każdy warszawiak może sprawdzić, na co te pieniądze są wydawane. Kolega radny powiedział, że pan prezydent jest z wykształcenia prawnikiem i rzeczywiście jest i to moim zdaniem pozwala mu do tego, aby tymi paragrafami prawnymi żonglować umiejętnie, dlatego że jak widzimy, w jednych miastach, w jednym mieście da się to zrobić i sprawdza się to doskonale, to są publiczne pieniądze, to jest jawność, to jest transparentność. Skoro tam to funkcjonuje i dobrze się sprawdza, to u nas też mogłoby na pewno, jednak prezydent moim zdaniem tutaj no, szuka takich aspektów zawiłości prawnej, na które się powołuje, ale to moim zdaniem niczego nie służy, bo to są nasze pieniądze, pieniądze mieszkańców tego miasta i powinniśmy mieć pełny wgląd w to, na co są wydawane. To nie jest w takim razie trochę komplikowanie sytuacji, skoro przykłady innych miast pokazują, że tak czy siak coś takiego zostanie stworzone. Być może Szczecińska Noc Antykorupcyjna udowodni to, że można taki spis zrobić w ciągu jednej nocy na przykład. Ja rozmawiałem z miastem, miasto mi wytłumaczyło, że te umowy są jawne, bo każdy do nich ma dostęp, o ile o coś takiego wystąpi. Problemem jest tam techniczne wdrożenie takiego systemu, no i ewentualne te sprawy dotyczące danych osobowych, czy to jest możliwe, żeby takie ujawniać, czy nie. No to jeżeli chodzi o techniczną stronę, to właśnie być może tutaj Stowarzyszenie Szczecinianie decydują w ciągu jednej nocy będzie w stanie udowodnić, że można. A propos tej techniki, kolega radny Marchewka z Platformy tak zwanej Obywatelskiej zapomniał o jednym bardzo ważnym szczególiku. Nie powiedział nam, że pani Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy, zrobiła to dopiero po decyzji sądu. Także wcześniej te wszystkie zapytania danego radnego szły w studnie. Musiało się to oprzeć o sąd. Ja mam nadzieję, że w Szczecinie nie dojdzie do takiej sytuacji, że będzie sąd rozstrzygał o tym, czy tego typu rejestr ma powstać. Jestem przekonany, że on powstanie. Troszeczkę długo to trwa. Rzeczywiście można się zapytać, co jest tego powodem i pewnie to zrobimy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, może najlepszym takim przykładem jest SCR, gdzie SCR skutecznie odmawiał informacji, za ile szwedzki inwestor nabył kamienicę, jaka wysoka jest wysokość kontraktu i tak dalej, i tak dalej. No i opublikował, teraz wiemy, za ile kupił, ile ale ma zamiar to wydać. Zajęło, żeby i nikomu nie skłamać. Się nic nie stało z tego powodu. Ja wiem, no ale tu też był jakiś opór. Tutaj być może miasto pan stwierdził, że nie zauważył, będzie czekać na sąd. Pan fajnie, redaktor ale zauważył słusznie, że żadna władza nie chce się dzielić swoimi informacjami. No i to jest błąd. Tutaj trzeba jakby mentalnie starać się zmienić podejście urzędników i władzy do tego, żeby no jednak dzieliła się tą podstawową wiedzą, jaką są informacje, ja rozumiem, szczególnie że o naszych pieniądzach. W początkach takiej świadomości władzy, że to, co ona robi, to jest jak to jest proces, panie redaktorze, i ten proces właśnie się rozpoczął. No to dobrze. Ja przekażę głos Grzegorzowi a propos jawności umów. Ja wiem, że ty robiłeś też jakąś sondę a propos robiłem tego? Sondę na ten temat. Zadałem proste pytanie, czyli czy umowy zawierane przez miasto powinny być jawne i czy mieszkańcy Szczecina powinni mieć w nie wgląd? No tutaj odpowiedź była raczej do przewidzenia. Miażdżącą przewagą zwyciężyła odpowiedź, tak, zdecydowanie umowy powinny być dostępne dla Szczecina, ale pojawiły się także inne głosy, między innymi, że tak, ale w zakresie najważniejszych kwestii, czyli tutaj nie wszystko, tak jak mówiliśmy o danych osobowych, o tych, bez podawania szczegółów, ale pojawił się również kilka głosów, że raczej nie, gdyż przeciętni mieszkańcy i tak nie zrozumieją, o co chodzi. To też prawda. No, niektórzy nie chcą po prostu wiedzieć tego, co chcą wiedzieć inni. Bez przesady. No, nie możemy. Nie będzie obowiązku, chyba żeby tam zaglądać. Nie możemy robić z mieszkańców ludzi niepoważnych. Od tego zacznijmy, bo jeśli ktoś chciałby zobaczyć, na co te pieniądze są wydawane, powinien mieć pełny w to wgląd. Ja natomiast chciałbym się odnieść do tego, co powiedział
radny Kęsik. W Warszawie wyglądało to w ten sposób, że zostały sąd nakazał upublicznienie dwóch umów. Natomiast pani prezydent, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom mieszkańców i radnych, utworzyła taki rejestr z własnej inicjatywy, więc sąd nie nakazał utworzenia tego rejestru, bo nie jest on obowiązkowy, ale dobre praktyki pokazują, że można tak zrobić. To sprawa pierwsza, a mam nadzieję, że kolega radny z SLD jako współrządzący miastem jednak namówi pana prezydenta do tego, aby przyspieszył ten proces. Wracając do sprawy SCR-u, Do SCR-u właśnie przechodzimy płynnie, to ja tylko powiem, bo Szymon Osowski, który jest pomysłodawcą tej całej akcji, tutaj był w studio i on powiedział, że tak naprawdę to on ma nadzieję, że prezydent zrobi takiego psikusa i zanim ta szesnicka noc antykorupcyjna się odbędzie, to ta lista powstanie. W sensie, że to co oni robią, wcale ona nie będzie musiała się odbyć. Miejmy nadzieję, że zapowiedź tej szczecińskiej nocy antykorupcyjnej będzie takim impulsem dla prezydenta po to, aby przyspieszyć te działania i może jeszcze przed realizacją tego wydarzenia prezydent jednak stwierdzi, że tak można, ponieważ w odpowiedzi na moją interpelację dostałem jasne wskazanie, że nie można tego zrobić tylko i wyłącznie od strony technicznej, że trzeba przygotować specjalny serwis, co moim zdaniem jest nie do końca prawdziwe, dlatego że już dzisiaj funkcjonuje Biuletyn Informacji Publicznej, który jest bardzo rozbudowany i nie widziałbym problemu, aby dane dotyczące umów były wyszczególniane normalnie na stronie internetowej. Tak jak są interpelacje radnych, to jest żaden problem. Jeżeli okaże, że można to zrobić w ciągu jednej nocy, to te odpowiedzi, że to z pewnych technicznych względów nie jest takie łatwe, okaże się, że tak naprawdę to wstyd. Jestem przekonany, że tak będzie. Dobrze, zamknijmy powoli ten temat i przejdźmy sobie do SCR-u. Ma być zlikwidowany, może nie tyle co zlikwidowany, a przejęty przez TBS Prawobrzeże. Proste pytanie, czy to jest sensowny pomysł, czy to jest pomysł, który rzeczywiście ma coś zmienić? Przez wiele ostatnich lat SCR nic przynajmniej widocznego w Szczecinie nie zrobił. Pytanie, czy to jest pomysł na to, żeby rzeczywiście jakaś zmiana w szczecińskim Śródmieściu widoczna, estetyczna zaszła, czy to tylko taki pomysł, żeby SCR-u się pozbyć i jakoś to inaczej zagospodarować? Ja mogę. Proszę. No. Ja jestem po obserwacji przez kilka lat działalności SCR-u jestem rozczarowany, bo rzeczywiście żadnych wymiernych efektów działalność tej spółki nie przysporzyła miastu. Tak jak Śródmieście i te kwartały miały być wyremontowane, tak rzeczywiście nie wygląda to dzisiaj najlepiej. Prezydent robi krok do przodu i mówi, że likwiduje SCR i będzie go łączyć z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże. Tylko że moim zdaniem, ja osobiście podszedłbym do tej sprawy od trochę innej strony. Dlatego że najpierw powinna zostać zaprezentowana strategia, nowy pomysł na to, w jaki sposób kontynuować to, co miał zrobić SCR, a jednak mu się te działania nie udały, powinna zostać przedstawiona pewna wizja, plan działań i konkrety dla radnych, po to, abyśmy mogli podjąć decyzję. A prezydent podchodzi do tej sprawy trochę z innej strony. Zlikwidujemy SCR, jego zasoby wrzucimy do innej spółki i wtedy zobaczymy, co da się zrobić. Więc ja osobiście nie widzę dobrego rozwiązania, bo nie widzę ewentualnych potencjalnych konkretów, które mogłyby dzięki tej fuzji pojawić się. Dlatego moim zdaniem jest to kolejne raczej działanie pod publikę, bo SCR był mocno krytykowany, to prezydent powie okej, to ja go likwiduję. Tylko ja się pytam... Podrzucanie tych kamienic po prostu. Tylko ja się pytam, co dalej? Bo połączyć można, ale jakie są plany na kilkanaście miesięcy, może nawet kilka lat do przodu? Nie ma. No to tak, uporządkujmy. Po pierwsze, podejmujemy uchwałę o łączeniu. Podmiot gospodarczy, jakim spółka miejska, jakim jest SCR, najprawdopodobniej z KRS-u zostanie wykreślony z dniem 1 stycznia. Czyli mamy ponad 6 miesięcy, żeby dyskutować na to, o tym, co będzie dalej. To tak a propos wypowiedzi mojego kolegi. Ja sobie wyobrażam w ten sposób, że dwie komisje czołowe, czyli Komisja Promocji i Komisja Budownictwa powinny razem z panem prezydentem, w tym przypadku Piotrem Myncem, zastępcą prezydenta, jak również z nowym podmiotem gospodarczym w sensie przejęcia, czyli TBS-em Prawobrzeże, zasiąść do stołu i zacząć zastanawiać się nad tym, jak ta rewitalizacja ma w końcu się rozpocząć,
jak długo trwać, z jakich środków, bo to jest najważniejsze. Bo się już jakiś czas temu rozpoczęło. Jak długo trwać, z jakich środków, bo to jest najważniejsze. A dziś pytania, które powinniśmy zadawać, to są bardzo proste pytania. To są trzy pytania, które ja zadałem. Po pierwsze, co z ludźmi, którzy byli zatrudnieni? Po drugie, czy interes miasta jest zabezpieczony? I po trzecie, czy w żaden sposób umowa ze szwedzkim inwestorem nie jest zagrożona? Bo na tym powinno by nam zależeć najbardziej. Jeżeli mamy już takiego inwestora, który zakochał się w tym miejscu, który chce wydać ponad 100 milionów złotych na to, żeby przynajmniej w części ten kwartał w ulicach obrońców Stalingradu i Śląskiej wyremontować, no to powinniśmy o niego dbać. Te 6 miesięcy do czasu zakończenia żywotności tego podmiotu ja sobie zostawiam właśnie na dyskusję, co dalej. Tylko że my już znamy odpowiedź na te trzy pytania. Po pierwsze, interes miasta będzie zabezpieczony, ponieważ... Ja wiem, ja je zadałem i otrzymaliśmy odpowiedź. To są no właśnie, pytania, więc to są pytania oczywiste, czyli przekazujemy, cały czas majątek jest w mieście, tylko zmienia się podmiot, który będzie nim zarządzał. Natomiast na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji zapytałem wprost prezydenta Mynca, jaki jest plan wobec tego. No to powiedział, że w tym wypadku nie możemy mówić o jakimkolwiek planie bądź strategii, bo dopiero będzie można zacząć go kreować i realizować, może nie realizować, kreować i tworzyć w momencie, kiedy dojdzie do połączenia dwóch spółek, więc ja uważam, że do problemu powinniśmy podejść z innej strony, nie od strony najpierw łączenia, później zastanawiania się co dalej, tylko najpierw zastanowić się powinniśmy, jak to ta rewitalizacja powinna dalej przebiegać i co zrobić z tym dalej. No świetnie, tylko mamy trochę niewiadomych. No mamy nową perspektywę finansową. Nie wiemy, jak będzie wyglądał podział tych pieniędzy. Nie wiemy, czy będą środki na rewitalizację, remonty obiektów już komunalnych, a nie tak jak do tej pory obiektów przemysłowych. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja w bankach krajowych polskich. Czy coś się zmieni, czy wejdą jakieś nowe produkty na rynek. Jest bardzo dużo niewiadomych, stąd ta rezerwa. Ja to jak najbardziej rozumiem, akceptuję. Natomiast no, ci ludzie, którzy dziś za to odpowiadają, będą odpowiadać również przed radnymi, przed radą i będą odpytywani, czy monitorują, czy pilnują, czy składają aplikacje, czy współpracują z zewnętrznymi podmiotami. W tym upatrywałbym sensu działania nowego podmiotu i w końcu, po tylu latach finalizacji tego, do czego został stworzony SCR, czyli do wyremontowania przynajmniej tych dwóch kwartałów. No powiedzmy sobie w takim razie, co było podstawowym problemem SCR-u, że to jednak nie zadziałało? Brak pieniędzy? Brak pieniędzy, brak finansowania, wsparcia ze strony miasta. No niestety trzeba to nazwać po imieniu, że inne spółki mogły dostawać na przykład lokale zastępcze dla osób, które były przesiedlane, środki finansowe na wkłady własne, grunty i tak dalej, i tak dalej. SCR był odsamotniony, no i powiem szczerze, że 6 czy 7 lat temu nastąpiła zmiana prezesa na pana chyba Pęchorzewskiego i od tamtej pory zaczął się zjazd po równi pochyłej, to znaczy przez 4 czy 5 lat, jak ten pan był prezesem, chyba żaden budynek nie został nawet rozpoczęty, jego remont. Zawsze żeśmy tłumaczyli, że trzeba uregulować stany prawne. No, strasznie długo to trwało. Oddamy może na chwilę głos Grzegorzowi, czy internauci w jakiś sposób coś na temat SCR-u się wypowiadają? Pojawiło się kilka głosów. Mają nadzieję, że będzie jakaś zmiana. Ogólnie w internecie, jak i tutaj nawet w naszej debacie, że SCR na TBS, że to jest tak jak z deszczu pod rynnę. Ale z drugiej strony słyszałem opinię, że może w końcu to doprowadzi ku lepszemu. Przykładem takiej dość ciekawej działalności TBS Prawobrzeże jest znany kwartał 40, czyli bardzo po sąsiedzku, ulica Śląska, obrońców Stalingradu, gdzie widać ten postęp prac, że widać, że coś się dzieje. W odróżnieniu od tej nieszczęsnej starówki Jagiellonów, gdzie w ciągu ostatnich 2 lat jedna kamienica doczekała się remontu, drugi się niemrawo zaczyna, ale trudno powiedzieć, jak to będzie dalej. Wszyscy drżymy, mamy nadzieję, że... Bo tak naprawdę my się możemy spierać. Tak jak tu jesteśmy, my z kolegą radnym w Radzie, ale wszystkim nam zależy, żeby idea SCR-u przetrwała w formie realizacji, nie zwykłego podmiotu, tylko wyremontowania tej części centrum miasta. I to jest jakby dla nas powinno być najważniejsze i takim światełkiem w tunelu. No ja uważam, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy
proces, po raz kolejny nazwę tego, użyję tego słowa, który zakończy się pełną rewitalizacją tego ostatniego kwartału, który no, stoi nam ością w gardle, panowie i państwo. Od kilkunastu lat. No, ja myślę, że już gorzej być nie może, bo to, co przez ostatnie lata ta spółka pokazała, nie może się powtórzyć. No, niedługo te kamienice wyremontowane będą potrzebowały remontu, być może. Więc wtedy będzie gorzej niż jest. My rzeczywiście, nie ma między nami sporu do tego, co do działania, które powinno zostać podjęte. Natomiast ja cały czas jestem przekonany o tym, że te działania powinny być najpierw zaplanowane i pokazany był taka mapa drogowa działań spółki, która przejmie SCR i która wskaże, w jaki sposób te działania, które przejęła, będzie realizować. Tego mi brakuje, ale mam nadzieję, że w końcu ta sytuacja się poprawi. Dobrze, a może panowie radni wiedzą, bo akurat tutaj się w tej materii nie orientuję, co TBS Prawobrzeże na to, że dostanie kamienicę w spadku po SCR-ze? Ale co on może mieć na to? On nie może mieć nic na to, jeżeli bilanse się zgadzają, jeżeli banki, z którymi są umowy kredytowe, też nie mają nic przeciwko, to SCR jest od tego jako spółka miejska, żeby realizować zadania zawarte w umowie. Te zadania to jest właśnie remonty kamienic. I tutaj jakby to powiedzieć, kolega mówi, że jemu brakuje rozmowy o tym, jak to będzie wyglądało, a mnie brakuje podstawowych danych, jeszcze raz to powtórzę, z różnych podmiotów, między innymi również z tej perspektywy finansowej unijnej, czy będą środki, żeby można było rozpocząć rewitalizację i ją zakończyć, albo czy będą jakiekolwiek środki. Jeżeli te wszystkie informacje i dane będziemy mieli, to wtedy odpowiedzi na te pytania, co dalej, w którą stronę, na pewno się pojawią, o to zadbamy, ja rozumiem, i ja, jak kolega Marchewka również. Pan redaktor zapytał, a co TBS na to? Zasoby ludzkie, czyli pracownicy SCR-u, przejdą do TBS-u, więc de facto zmieni się tylko i wyłącznie podmiot zarządzający. Jednak cały czas ci sami ludzie będą kształtowali tę politykę miejską tego obszaru, więc czy jakieś zmiany to przyniesie? Mam nadzieję, że tak, ale nie założyłbym się o to na pewno. Nie postawiłbym własnych pieniędzy na to, że nagle sytuacja ulegnie jakiemuś ogromnemu polepszeniu, dlatego że to jednak będzie cały czas to samo, tylko w innej formie prawnej. No i znowuż nie mogę się zgodzić z moim kolegą, bo po pierwsze niestety nie wszyscy, tylko część, zdaje się, że połowa, a po drugie, od polityki jest zastępca prezydenta, pan Piotr Mync, prezydent Piotr Krzystek i być może też po części radni, którzy również niestety uprawiają politykę. To oni powinni nadać, tych dwóch panów powinno nadać ze swoimi służbami oczywiście, kierunek, określić no, program działań, który doprowadzi do tego, że w końcu rozpoczniemy albo inaczej zakończymy tę rewitalizację. No dobrze, bo rozumiem, że tak czy siak jeszcze radni będą musieli ten pomysł do końca zatwierdzić, więc... W poniedziałek na sesji jest uchwała, w zasadzie dwie są uchwały. Z tego, co tu słyszę, to raczej tak się stanie, że SCR klub, zostanie wchłonięty przez TBS. Klub Platformy Obywatelskiej na pewno będzie oczekiwał pewnych wyjaśnień i przedstawienia tych procesów, o których mówiłem, których do tej pory nie otrzymaliśmy, więc na pewno będziemy jeszcze o tym dyskutować. Jeśli zostanie to sprecyzowane i będzie czarno na białym pokazane, że te kroki, które zamierza spółka podjąć, będą słuszne, no to będziemy o tym rozmawiać. Ale jeśli okaże się, że działania, które były do tej pory podejmowane, no praktycznie się nie zmienią, a zmieni się tylko i wyłącznie formuła prawna funkcjonowania spółki, to Platforma Obywatelska tego pewnie nie poprze. No dobrze, miejmy nadzieję, że pomysł będzie trafiony. Czy można, bo ja tam przeczytałem kilka wpisów, można? Tak? Wszystkie umowy z Kościołem powinny być jawne, to jest dopiero wylęgarnia przekrętów, albo SCR TBS, czyli z deszczu pod rynne, albo z tym Kościołem to dobre, to ich trzeba szybciej prześwietlić niż Urząd Miejski. Czy z deszczu pod rynne to... My nie mamy wpływu akurat tak na Kościół. Dopiero okaże. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry pomysł. Szkoda, że w takim razie tak późno. Miejmy nadzieję, że się nie okaże tak, że za ileś tam lat stan kamienic będzie taki, jaki będzie, a TBS Prawobrzeże będzie musiał być przejęty przez jakąś inną miejską spółkę, żeby się nie okazało, że te kamienice są jakimś zgniłym jabłkiem, które się przerzuca tak. Są dwie spółki, TBS
Prawobrzeże i TBS tak zwany bez dopisku Prawobrzeże, więc są to dwie spółki miejskie, więc może jedna drugą później wchłonie. Dobrze, poczekamy na jakieś efekty, wtedy pewnie jeszcze wtedy miasto w mieście. Na temat kamienic w centrum miasta Szczecina będziemy rozmawiać. Dziękuję, moi goście Piotr Kęścik i Arkadiusz Marchewka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego popołudnia. Kluczyński. Krótka przerwa. A nie, dłuższa przerwa, bo teraz serwis informacyjny telewizji Pomerania, po którym oczywiście widzimy się ponownie.